Cześć, witamy w 6 odcinku Bet Show. Specjalnie dla Was Przemysław Saleta opowiada o swojej walce z Andrzejem Gołotą. Łukasz Mordarski przepytuje satyryka Adama Grzanka oraz Stefan Bielański omawia najbliższą kolejkę Ligi Włoskiej. Już 23 lutego odbędzie się Polsat Boxing Night. Głównym pojedynkiem na tej gali ma być Gołota kontra Saleta. Zobaczcie, co ma do powiedzenia mistrz kickboxingu oraz zawodowy mistrz Europy w boksie Przemysław Saleta przed konfrontacją z Andrzejem Gołotą. Czy strategia na walkę jest już ustalona? Bo jeszcze w 2005 roku mówiłeś, że załatwisz Gołotę jak Lamont Brewster, czyli że pan jest szybki, atak w pierwszej rundzie, bo jak wiadomo, jak Gołota przegrywa, to zawsze na początku walki. Znaczy, no nie do końca tak mówiłem. W 2005 roku mój pomysł na walkę wówczas było parcie do pół dystansu i jakby ciśnięcie Andrzeja Gołoty. Ja nigdy nie byłem i nie będę puncherem typu Lamont Brewster, więc wygranie przez nokaut w pierwszej rundzie raczej było na granicy niemożliwości. Natomiast teraz nie mamy jeszcze taktyki, bo to też w dużym stopniu zależy od tego, jak będę się czuł pod koniec obozu. Być może też będziemy mieli informacje na temat tego, co w jakiej formie jest Andrzej. Na pewno zależy mi na tym, żeby walka była widowiskowa. Nie interesuje mnie pojedynek szachowy, dużo biegania i mało ciosów. Wtedy jeszcze raz, ostatni raz wrócę do tego 2005 roku, bo stwierdziłeś tam wtedy, że Gołota osiągnął więcej w boksie zawodowym tylko dlatego, że miał lepszych promotorów. Podtrzymujesz tą wersję? Nie wiem, czy tylko dlatego. Na pewno osiągnął więcej w boksie i na pewno sporo tych szans wynikało z tego, że miał najpierw kontrakt z Main Events w latach świetności Main Events, a później z Donem Kingiem. Natomiast no Andrzej Gołota no też miał duże, trzeba pamiętać o tym, że jakby materiał wyjściowy był lepszy od mojego, bo ja miałem na koncie zawodowe tytuły mistrza świata w kickboxingu i 3 walki amatorskie, a Andrzej Gołota był brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich, więc na starcie miał dużo lepszą pozycję. A nie denerwuje cię to, że na konferencji tej Polsat Boxing Night Gołota jako twoją zaletę wymienił, że jesteś przystojny? Stwierdził fakt. Jasne, żartuję sobie. Nie, naprawdę, szczerze mówiąc, no to mam dystans i do siebie, i do tego, co mówi ktokolwiek, łącznie z Andrzejem Gołotą. I tak szczerze mówiąc, to nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie mnie sprowokować. 1 lutego szpilka Molo, jakbyś mógł skomentować, na pewno znasz Molo, bo walczył z Gołotą, więc na pewno mniej więcej wiesz, jak walczy, szpilkę znasz, więc chciałbym, jakbyś ocenił szansę w tej walce Artura. Molo jest niebezpiecznym zawodnikiem dla szpilki, jeśli szpilka nie będzie kontrolował tego, co robi. Szpilka jest większy, szybszy, leworęczny i powinien to wykorzystać, ale warunkiem jest dyscyplina taktyczna taka, jak było w przypadku z walki z Jamilem McLeanem, i nie powinien zwracać uwagi na to, że Molo jest mniejszy od niego i nie powinien dać się sprowokować tymi utarczkami słownymi, które teraz są w mediach. Sam o sobie mówi, że o sporcie nie ma bladego pojęcia. Znany jest między innymi z prowadzenia maratonu uśmiechu oraz z występów w krakowskiej formacji Châtelet. Zapraszamy na pierwszą część rozmowy z Adamem Grzanką. Dudek nie może jechać. Ależ może, Michale, może. Nie może, bo ma w tym czasie zdjęcia do reklamówki. No to pięknie mnie wystawił. Kogo ja za niego wezmę? A Grzesia Rasiaka? No co? Kto strzelił więcej bramek w reprezentacji? Dudek czy Rasiak? Serdecznie naszym gościem jest Adam Grzanka, satyryk, kompozytor, konferansjer, tekściarz, człowiek orkiestra jednym słowem. Witam. Witam bardzo. Przy okazji kibic i jak tak patrzę, czapeczka to hipster?
Nie. No ale przecież ja mam brodę, nie jestem za ładny, wiesz. No nie, nie, nie pasuje do hipster. Ale wymieniłem wszystko. Jesteś także piłkarzem amatorem. Tak. Piłkarzem czy kopaczem? Bo grał to Boniek, a wiesz, słyszałem, co? Że ty kopiesz. Ja robię inaczej. Nie wiem, czy to słowo przejdzie na antenie, ale ja jestem obrońcą przez upierdliwość. Tak to nazywam. Po prostu ja mam umiejętność przyklejania się do zawodnika. Czyli hipster mam, pasuje. Przyklejanie hipster, się do zawodnika. Popatrz, jaki numer. No, nie sądziłem, że będziemy tak oscylować wokół hipstera. Ale faktycznie, wiesz, zająłem się graniem w piłkę, bo mnie zawsze rozbrajało, jak ktoś się interesował sportem, był takim gościem z nadwagą, w takim, wiesz, pod koszulką w siateczkę i siedział z gazetą Tempo, pił piwsko i się wymądrzał. To Spartolini, ten mecz Spartolini. Ale słyszałem od twoich kolegów z drużyny Stal Nowa Huta, bo tak się nazywa drużyna, w której grasz, że umiejętności mu brakuje, ale przynajmniej gryzie trawę. To mnie popatrz, ale są o tyle kochani, że na treningach zawsze mówią, że grzana dobrze było. A skoro gryziesz trawę, to pytanie, które nasuwa się samo, palisz też czasami? Wiesz co, jak byłem dzieckiem, to miałem takie zamiłowania piromańskie i trawy palić nie wolno, dlatego że to zagraża lasom przede wszystkim. Inteligentny jesteś, popatrz. Ładnie wybrałeś. A jak tak patrzysz na naszych piłkarzy, to masz wrażenie, że oni bardziej gryzą czy palą? Wiesz co, przyznam, że mi jest w ogóle żal kibiców piłki nożnej, bo ja... Mnie też. Jest mi żal. Właściwie to jeszcze nawet nie mam sprecyzowane, kogo powinno mi być żal. Czy piłkarzy też. Chyba mi nie jest żal działaczy, ale też nie chciałbym nikogo skrzywdzić. Natomiast wyobraźmy sobie, mecz piłkarski, jak ktoś się fascynuje tym, to kupę nerwów zżera. Wiadomo, że część z kibiców to jest gangsterka i to się nie oszukujmy. I tam przemoc fizyczna jest na początku dziennym, ale też mnóstwo jest w porządku kolesi, którym się obrywa i którzy naprawdę są maniakami. A bądźmy szczerzy i zgadzam się z tym, co powiedział świętej pamięci generał, odpowiednich tych ludzi, jakimi są kibice, brali aktywny udział w powstaniu warszawskim. Ci ludzie często faktycznie, może ten honor jest źle sformatowany, ale oni wyznają takie zasady, jak honor i jaki związek w teamie. A ty ogarniasz metroseksualny, takie słowo? Ogarniam, to słowo ogarniam. Przyznam, że zjawisko metroseksualnych ludzi irytuje mnie. Czyli nie jest ci bliskie? Nie jest mi bliskie i co więcej, irytują mnie. Ja nie mam kompletnie nic do gejów, ale mam właśnie do tego metro, tego epatowania. Czyli przyznam, znowu się czepiasz piłkarzy. Tak, ale oni są metroseksualni, masz rację, niektórzy są, bo jak ja widziałem, że ci kolesie wchodzą na boisko, gdzie powinni być spoceni, pięknie, ale oni są właśnie ładnie, mam wrażenie, że pot ściekający po ich ciele, to precyzyjne takie szlaczki, jakieś ładne wzorki na ich klatkach piersiowych czasem tworzy, te irokeziki takie, niektórzy, był taki moment, że oni nosili irokeziki, takie precyzyjnie wymodelowane i coś mam przeczucie, że oni wszyscy pachną Old Spice'em. Korespondent dla Gazetta dello Sport, Stefan Bielański, przedstawia najciekawsze spotkania najbliższej kolejki włoskiej Serie A. Juventus jest faworytem w meczu z Udinese, jak zwykle. Juventus jest drużyną, która ma, to jest klub, który ma w tej chwili najlepszą drużynę, najlepszy skład ze wszystkich zespołów Serie A. Nie zapominajmy, że grają tam podstawowi zawodnicy reprezentacji Włoch, koniec końców wicemistrze Europy. Napoli musi wygrać, Fiorentina musi wygrać, to może być bardzo ciekawy mecz. Trener Montella staje się taką nową gwiazdą, trener Fiorentiny, a trener Mazzarri z kolei zaczyna trochę tak robić wrażenie pewnego takiego dystyngowanego trenera, który zaczyna troszeczkę lekko pouczać i Napoli dysponuje przede wszystkim Cavanim, prawda, napastnikiem, który też potrafi strzelić bramki. Fiorentina jest fenomenem swoistym. Fiorentina skomponowana z zawodników, którzy przyszli dopiero w tym sezonie, naprawdę do tej pory świetnie grała, zwłaszcza tak estetycznie, tak? Dla oka to bardzo było ciekawe, ale porażka z Udinese w ostatniej kolejce trochę zachwiała tą wizją
Fiorentiny, która też ma chęć walki o Scudetto. Inter natomiast ma już chyba bardzo jasno określony cel. Wydaje mi się, że idą na Puchar Włoch, na Ligę Europy, na Europa League. I sam Stramaccioni, trener Interu, powiedział o tym, że najważniejsze będzie zdobycie trzeciego miejsca, gwarantującego udział w Champions League. Musi wygrać, bo wtedy no, nawet Champions League może być poddana w wątpliwość. Pamiętajmy, że w tej chwili mimo wszystko tym anti-Juve jest drużyna Lazio. Zapraszamy na dalszą część rozmowy Łukasza Morderskiego z Adamem Grzanką. Cały wywiad do zobaczenia już w sobotę na naszym fanpage'u. Ustaliliśmy na początku, jakim jesteś piłkarzem, to teraz zapytam, jesteś lepszy na boisku czy w łóżku? Słuchaj, gdybym ja był choć trochę taki w łóżku jak... No chyba, że... Poczekaj, no próbuję analogię znaleźć. Czy ja mogę być w łóżku dobry przez upierdliwość? Masz rację, jestem. Taki w łóżku jestem taki sam jak na murawie. Tak, jestem dokładnie taki sam, dlatego że ja jestem spontaniczny, konsekwentny w działaniu i jeszcze nie strzeliłem gola. Czego zazdrościsz piłkarzom? Sławy już wiadomo, że nie. Trochę o kobiet przyznam, byś mógł, biorąc pod uwagę, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Trochę przyznam, że zazdroszczę piłkarzom, tylko że to z tego, co wiem, to są sprawy często takie marketingowo wynajmowane. Hostess, które się tam kręcą, to są takie rasowe turboprosiaki. Takie, turboprosiaki? Takie, tak, to nie jest pejoratywne określenie. To jest jakby pewien sort kobiet i trochę im zazdroszczę. Pieniędzy myślę, że nie, dlatego że na kabarecie też można było zarobić, ale mówiąc poważnie, to kompletnie nie o to chodzi. Sławy to też nie jest dobry rodzaj sławy chyba. Myślę, że tacy kolesie mają ciężko. Wiesz, w ogóle sobie ta presja, kiedy wchodzisz na murawę i z jednej strony to jest nośna, jeżeli ci wszyscy dopingują, ale z drugiej strony jak coś idzie nie tak, no to cię nienawidzą. Zazdroszczę ich tych sześciopaków. A ty nie masz? Ja mam, bracie, tylko cysternę po piwie, więc ale sześciopaków im bardzo zazdroszczę. Rozmawialiśmy o kabarecie, no a skoro satyryk jest naszym gościem, to muszę o to zapytać. Gołota, Saleta, walka taka ma być. To będzie niezły kabaret? W takim pojedynku wzrasta groźba złamań, prawda? Już nie ten współczynnik wapnia w kościach, więc jakby paradoksalnie walka może być bardziej efektowna i co więcej efektywna. Więc ja bym tak, nie wiadomo czy to będzie kabaret, może być ciekawie. Tam skoro, że lubisz nosić czapki, co już tak sobie ustaliliśmy na początku. Jestem, no. Mam dla ciebie prezent specjalnie od nas, bardzo proszę. Mógłbyś się ubrać? Wspaniała jest pierwsza ciepła, jaką będę miał, bo te to są takie hipstersko, wiesz, panerskie troszeczkę, ale no jest genialne. Dziękuję bardzo. No, czuję się teraz jak trochę członek załogi czołgu. To jeszcze koszulka unisex. Słowo nie jest ci obce, bo wspaniale. To jest seksem, masz wiele wspólnego. Unii jest mi kompletnie nieobcym słowem. Jestem w Unii Europejskiej i dziękuję w takim razie teraz za seks. Seks będzie, bo będzie mi przy takim wycięciu widać moje jedyne 3 włoski na klatce piersiowej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, naszym gościem był Adam Grzanka, satyryk, kompozytor, konferansjer. Na jednym wdechu tego wszystkiego nie powiem. Imprezowicz. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. To już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło w te mroźne dni. Do zobaczenia za tydzień.